Siemanoczko, cześć, witam wszystkich gorąco i serdecznie z całej Bożej Nieplayer Nowy Gracz. Z tej strony moi mili, witam w kolejnej zwariowanej produkcji na naszym to kanale. I będzie to, słuchajcie, dzisiaj Life the Game, czyli gra w życie. Gra, którą tak naprawdę już, słuchajcie, mam jak gdyby troszeczkę to za sobą, ze względu na to, że przyszło mi w nią już zagrać razem to z moją narzeczoną, żeśmy sobie, wiadomo, wieczorkiem zagrali. Po prostu bywa tak, że siadamy sobie razem do konsoli komputera, bierzemy jakąś zupełnie to totalnie losową giereczkę i najzwyczajniej sobie to wspólnie rozgrywamy. No i panu na Life the Game, jednakże pomyślałem, że giereczka jest na tyle przyzwoita, na tyle fajna, że warto, żebyśmy wspólnie razem znowu ją przeżyli. Warto, żebym też tak naprawdę sam ją, słuchajcie, wziął sobie, ogarnął. Giereczka ogólnie swoją konstrukcją bardzo podbiega, słuchajcie, pod grę Dumb Ways to Die. Czy to jedynka, czy to dwójka. U góry będziemy mieli paseczek naszego to czasu i będziemy musieli wykonać naprawdę przeróżne, skomplikowane, bardziej lub mniej po prostu to zadania. Tak więc, moi mili, czeka nas na pewno bardzo, bardzo wiele to dobrego, bo już zwyczajnie to sprawdziłem. Tak więc lecimy sobie z tematem. Mamy się urodzić, moi mili, tak więc proszę bardzo, jesteśmy na porodówce, jesteśmy w pokoiku. Jak to tak bezpołożnie, żeśmy się wykluli, możliwe, że jesteś za mnie i w takim razie w tym wszystkim będziemy wyjdziemy. Dalej musimy nauczyć się mówić. Na szczęście po giereczce Motivation i Game razem z naszym przyjacielem Bluffem takie kwestie mam już przećwiczone. A i taki wielki szczyl, o matma, o mój Boże, czyli zmora wiele osób, wiadomo, na świecie, jednakże tutaj inżynier się robi, tutaj najzwyczajniej uczelnia, studia mają miejsce, w związku z czym raczej podołamy czemuś takiemu, ale nas wzięło, wysypało mi jakiś tonik albo ewentualnie preparat. Na to wszystko powinniśmy sobie kupić jakieś może witaminki. Chłopie, ja wiem, że podczas dorastania ma się nieprawdopodobne problemy, ale powinieneś mimo wszystko spróbować coś z tym zrobić. Powiedzieli, dajmy radę i spróbujemy w takim razie ponownie. Mam nadzieję, że dużo czasu tutaj nie spędzimy, bo czeka nas jeszcze wiele dobrego w związku z tą giereczką, więc sytuacja jest taka... sytuacja jest taka, że... Tak jak powiedziałem, mamy ze sobą te Welshona Game, tak więc trening takiego klikusiania powinniśmy mieć już opanowany jak najbardziej. Powinniśmy tutaj o wiele lepszym stopniu sobie radzić z tym wszystkim. Jeden prysznic prawdopodobnie tylko i wyłącznie tam zabrak, jeszcze jedna próba podchodziła do tego wszystkiego. Dobra, jedziemy, moi mili, i pamiętam swoje tak naprawdę dni, kiedy w sumie do dzisiaj mnie to wszystko bierze tutaj nęka, kiedy ewentualnie zjem coś naprawdę pikantnego, to potrafi mnie niejednokrotnie jeszcze wziąć, wysypać. Ale niegdyś, kiedy właśnie byłem w tym takim czasie dorastania, to rzeczywiście miałem nieprawdopodobny problem to z trądzikiem. Chodziłem do wszelkiego rodzaju dermatologów i tak dalej, jednakże nie potrafili kompletnie mi to pomóc. Jakieś witaminki, nie witaminki, randka, oj, tu raczej z tym nie, z tym również raczej nie, nie za... Tutaj przyznam, że bardzo ładna laseczka, a tutaj... Oh, why not Zoidberg? No bo po co nam Zoidberg? Po co nam się mamy Zoidberg? Co to w ogóle jest Zoidberg? Pora, moi mili, znaleźć naszą tą wybrankę. Wybrankę naszego życia, wybrankę naszego serca. Więc te panienki zapewne nie ta, skoro tutaj jest naprawdę gorąca. Weźmy Zoidberga, niech będzie. I jest prawdopodobnie nasza wybranka. Dokładnie, pasuje do nas jak ulał. Sport! O ty w mordę, taki sport to... To trochę po studencku w takim razie bym powiedział. Zobaczmy zatem, czy uda nam się jeszcze ewentualnie coś trafić. Oj, ty poszło, patrzcie jak pięknie się wzięło, poukładało jeszcze do tego środkowego, potrzebujemy coś tam rzucić. Nie udało się, szku. Teraz ładnie, żeśmy tam trafili, aczkolwiek. Nice. Uaj, jesteśmy na rozmowie o pracy, musimy kawę zrobić, mleko, kawka i cukierki, proszę bardzo. Co? To nie ma kawka? To co ja takiego tam wziąłem? To szef mnie zabije, co ja tam takiego wrzuciłem? Może w tej kolejności w takim bądź razie wziąłem tam wszystko do... zachowaliśmy pracę, lecimy w takim bądź razie dalej, musimy się ożenić, a więc okej, okay, garniturek. Tutaj raczej innej możliwości nie mamy, okej, okay, jeszcze buciki, ładne pantofelki, proszę bardzo. Nasze wesele, zdobądź dzieci, o tym mordę. Tutaj przynajmniej już położna się, słuchajcie, znalazła, tam wcześniej jak się rodziliśmy sami, to nie było... 5-6-raczki prawdopodobnie, ale tam już później... Dobra, lista zakupów, nowe auto. Nowe auto, travel ticket, ciężary oraz travel ticket, lecimy dalej z tematem, proszę bardzo. A, tego nie lubię, tego naprawdę, naprawdę nie lubię, mianowicie jest to dosyć takie ciężkie. A, nie iść, poraziła, już myślałem, że dam radę to ewentualnie wziąć, ogarnąć, ale tego tak naprawdę nie lubię, słuchajcie, ciężkie, ciężkie tutaj to jest, ja już mianowicie wcześniej to robiłem, w związku z czym... Potrafiło to zaleźć mocno za skórę, ale wystarczy ich tak jak najdalej po prostu odsuwać. Za każdym razem, kiedy ich się chwyci, te nasze dzieciaki, proszę bardzo.
bądź zdrowy, musimy sobie posortować tableteczki, trochę szybko żeśmy się postarzeli, nie powiem, trochę szybko żeśmy tutaj na naszym to wieku zyskali. Już żeśmy doszli do momentu, w którym najzwyczajniej się rozpadamy, potrzebujemy to wszystko zacząć tutaj nas sklejać po prostu najzwyczajniej różnymi preparatami, a więc proszę bardzo, lecimy tutaj na twardego penisa. Tutaj, żeby jak nam twardy penis się zrobi, żeby nam serce nie stanęło i chyba nie zdążymy w tym wszystkim. Okej, jeszcze raz. Teraz troszkę trzeba się bardziej skupić przy tym wszystkim. Lecimy za tym stemacikiem. Dobra, twardy penis już jest. Teraz w takim razie napieczenie odbytu. Tableteczka. Tutaj teraz naciśnienie, żeby podczas srania kupsko nie wyszło nam zbyt dynamicznie, żeby się nie rozbryskało po całej łazience. Tutaj na sen z kolei, również problemy na starość z tym bywają, dobra. Jezus, już prawie mamy to, nie psuj mi tutaj. Wrzuć ją tam, tą ostatnią tableteczkę, szkoda, że nam się nie dało ostatniej kapsułki, słuchajcie, posortować. Jest to dosyć taka ciężka czynność tutaj, z tym wszystkim, ach, jeszcze mi snąłem na koniec. Nie, już starczy, jak już starczy, to tam już nie przechylajmy, nic takiego nie róbmy. No, myszeczko mi się zablokowała klawkę, ej, tak nie fajnie, tutaj nie dość, że jest ciężko, to jeszcze bierze fizyka. Tutaj traktuje w troszeczkę brutalny sposób. Ej, to ciągle z tą ostatnią zieloną, mamy problem, dobra, w takim razie jeszcze bardziej trzeba się skoncentrować. Za dużo czasu nam ta tableteczka zajęła, okej. Aj, ta też tutaj troszeczkę taka problemowa była. Ale w sumie takie przesunięcie tego kubełeczka tak na koniec jest nawet fajne, ze względu na to, że możemy teraz niebieską chwytając najbardziej na lewo pojechać sobie i proszę bardzo, za każdym razem trafimy sobie naszą tą jedną tableteczką. I teraz trochę więcej czasu mamy na tą ostatnią zieloną, żeby włożyć, tak więc wydaje mi się, że zdążymy. Tak! A, już myślałem, że ewentualnie nam się nie uda i chyba nam się nie udało, te tabletki chyba je pomieszaliśmy w tym wszystkim, bo zobaczcie co tu się porobiło. Umarliśmy. Co mam robić? It is said that your life flashes before your eyes just before you die. That is true, it's called life. Terry Pratchett. Brawo za takie cudowne słowa. Niczym foka. Poklaszczemy ziomusiowi. I czyżby to był koniec? Już teraz sobie nie pamiętam. Ale pierdolło. Afterlife, the game coming soon. Tak więc druga część, moi mili, niebawem się szykuje. W takim razie życzę naprawdę, naprawdę powodzenia oraz przyjemnej pracy programistom wypisanym tutaj, proszę bardzo. Prawdopodobnie rosyjskiego pochodzenia, w każdym bądź razie niezależnie od tego, skąd panowie czy też panie były. Giereczka naprawdę, naprawdę w pytkę, moi mili, zagrajcie sobie sami, sprawdźcie ją w praniu, najzwyczajniej ją po prostu to polecam. Przede wszystkim soundtrack bardzo jest ok, przede wszystkim sama rozgrywka jest bardzo ok i przede wszystkim ogólnie też taka jakby trochę taka refleksja nad ogólnie tak naprawdę ludzkim życiem jest tutaj to wszystko jakoś wkomponowane, tak więc naprawdę, naprawdę w porządku. No i oczywiście mamy okazję sprawdzić się chociażby w sterowaniu myszką, czy też w jakiejś naszej to spostrzegawczości i tak dalej, moi mili, żegnam się z wami, pozdrawiam was gorąco i serdecznie jak zawsze, Life the Game, mam nadzieję, że wam się podobało, w każdym bądź razie mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale na moim to kanale. Trzymajcie się do następnego. Cześć!